Ostatnie tygodnie to dla mnie okres wytężonej pracy, stąd też filmy wychodzą nieco mniej regularnie niż zazwyczaj. Aby zatem choć troszeczkę wam to wynagrodzić, rozdam dziś kilka sztuk gry, którą widzicie aktualnie w intro. Wystarczy, że wpiszecie w komentarzu jakąś zabawną rymowankę w stylu nie stać mnie na stare baby, więc poławiam sobie kraby. 9 najlepszych odpowiedzi nagrodzę kluczem, tymczasem jak zwykle zapraszam was do zestawienia. Of order and chaos. Selling you on the black market is gonna make me a mint. Good, you can use a mint. I can smell your breath from here. Spider-Man! 2010 rok poza bezdyskusyjnie topowymi tytułami przedstawionymi w części pierwszej obfitował również w liczne powroty znanych i lubianych uniwersów, z których bardzo mocno wyróżniał się Spider-Man Shattered Dimensions. Najnowsze dziecko studia Binox pozwalało bowiem wcielić się w nim w niejednego, a aż w czterech różnych superbohaterów o pajęczych mocach, bytujących w równoległych, alternatywnych światach, a rozgrywka każdego z nich była nieco odmienna od pozostałych. Dodatkowym zaskoczeniem wśród graczy była również rezygnacja dewelopera z tradycyjnej formuły sandboxa na rzecz w pełni liniowej i oskryptowanej gry akcji przypominającej starszej części sprzed lat, z tym że obudowanej w naprawdę efektowną i przyjemną dla oka oprawę audiowizualną. Podobne tory w kreacji swojego najnowszego tytułu z cyklu Transformers obrało Hymion Studios, które zamiast czerpać z dorobku filmowego Michaela Baya, postanowiło przedstawić swoją własną, nieopowiedzianą dotąd historię zmiennokształtnych robotów zamieszkujących w pełni zmechanizowaną planetę, na której od lat toczy się wojna pomiędzy Autobotami i Decepticonami, zanim jeszcze jedni i drudzy dotarli na Ziemię. Pod względem rozgrywki była to natomiast bardzo przyjemna strzelanka, która stanowiła całkiem udany wstęp do pozostałych odsłon cyklu, pozwalając wcielić się zarówno w jedną, jak i drugą stronę konfliktu, dla których przewidziano osobne kampanie. Czasami są takie gry, które choć zostały zjechane od góry do dołu przez profesjonalną krytykę, i tak potrafią przykuć do monitora na dłużej, ciesząc swoich odbiorców pomimo niskich ocen w prasie. Dla mnie taką pozycją było właśnie Star Wars The Force Unleashed 2, które spodobało mi się tak bardzo, że w trakcie zgrywania gameplayu przeszedłem całość, na co wpływ z pewnością miał naprawdę niedługi czas potrzebny na jego ukończenie. W przypadku tej produkcji w środowisku branży wiele mówiło się o degradacji dwójki w stosunku do części pierwszej, niepotrzebnych dłużyznach w walce oraz powtarzalności wykonywanych czynności, niemniej i tak polecam dać jej szansę, ponieważ niejednego z was może jeszcze pozytywnie zaskoczyć. Ostatnią pozycją z sektora znanych uniwersów, które nie korzystały z gotowca w postaci równolegle reklamowanego filmu, był nowy James Bond, który za sprawą Bloodstone doczekał się jednego z najlepszych growych występów, z jakim spotkałem się na pecetach. Pomimo tego, że fabuła tej produkcji jest w całości autonomiczna i nie korzysta z linii fabularnej filmów z Danielem Craigiem, ten i tak użyczył jej swojego wizerunku, natomiast sam tytuł z typowej strzelanki z poprzedniej odsłony przeobraził się w pełnoprawnego, oskryptowanego i efektownego cover shootera akcji z lekką domieszką szpiegowskiej skradanki. Polecam. Do tworzenia swoich materiałów potrzebuję wyłącznie sprzętów najwyższej jakości, dlatego też zaufałem firmie MSI, dzięki której myszką z serii Clutch jestem w stanie dostarczać wam kolejnych filmów z fantastycznymi grami sprzed lat i nie tylko. Do zgrywania gameplayów oraz codziennej pracy wykorzystuję leciutkiego jak piórko i bardzo poręcznego gryzonia GM31, zapewniającego duży komfort pracy przy zachowaniu ekonomicznej ceny. Dla wymagającego znacznie większej precyzji procesu montażu filmów sięgam natomiast po wersję GM41, która oferuje identyczną ergonomię i maksymalną rozdzielczość aż do 20 000 dpi. Po zakończonej zaś pracy, kiedy najdzie mnie ochota na rozgrywki sieciowe, gdzie liczy się dosłownie każdy skrawek piksela przy najniższym możliwym input lagu, rzucam się w wir akcji razem z MSI GM51, która zapewnia rewelacyjny chwyt, rozdzielczość do 26 000 dpi, a przy okazji kozacko wygląda. Wszystkie myszki z oferty wireless umożliwiają oczywiście bezprzewodowe połączenie bez konieczności do kupowania dodatkowych baterii za sprawą gustownej ładowareczki, która dodatkowo świetnie prezentuje się na biurku. Ty wiesz, Czuk ostatnio dziwnie się zachowuje. Nawet przestał do mnie mówić myszko. Zastanawiam się, czy nie znalazł sobie jakiejś innej. Tak, znalazłem, bo myszki od MSI są wygodne i dobre.
Seria Stalker, choć mająca niewątpliwie szerokie grono zwolenników doceniających jej klimat, poziom trudności oraz ciekawie zaprojektowany świat, od zawsze kojarzył mi się mimo wszystko z niewykorzystanym potencjałem. Nie inaczej było również z trzecią odsłoną cyklu zatytułowaną Zew Prypeci, który ponownie pozwalał na eksplorację skażonego terenu zony, z tym że z nieco usprawnionym interfejsem, unowocześnionym systemem oświetlenia oraz chyba najbardziej wpływającym na zabawę zmienionym systemem questów pobocznych, które od tej pory nie były już generowane proceduralnie. Również odgrzewanym kotletem, choć podanym z młodymi ziemniaczkami i mizerią ze świeżych ogórków, był za to Serious Sam HD, drugie starcie, który zachowując wszelkie elementy, za które pokochaliśmy oryginał sprzed 20 lat, doczekał się zupełnie nowej i bardzo ładnej szaty graficznej. Poważny Sam ponownie mógł zatem przypomnieć o swojej nienagannej charyzmie nowemu pokoleniu graczy, przygotowując ich jednocześnie na kolejne części cyklu, wydawanego póki co aż do 2022 roku. Warto również wspomnieć, że Croteam poza omawianym tytułem wydało również zremasterowaną wersję pierwszego starcia, jeśli akurat mielibyście ochotę sobie ją przypomnieć. Na kompletne zapomnienie Capcom niemal skazał za to dopiero co powstałą i zdobywającą coraz to większą popularność markę Lost Planet, ponieważ chyba tylko z sobie wiadomych powodów uznało za właściwy pomysł zmiany formuły efektownej i oskryptowanej strzelaniny single player z widokiem zza pleców bohatera na kooperacyjną przygodę dla kilku osób po sieci. Dodatkowo na własne życzenie japoński producent pozbył się zarazem magicznego zimowego klimaciku znanego z jedynki, ponieważ kontynuacja usytuowana została głównie w suchych i ciepłych środowiskach. Oczywiście samo strzelanie oraz testowanie mechów bojowych w walce z potworami wciąż było super, ale liczne zmiany wprowadzone w stosunku do oryginału nie spotkały się z powszechnym uznaniem fanów. Na szczęście ten sam koncern nie zapomniał całkiem o graczach lubujących się w rozgrywkach jednoosobowych, wydając na początku roku niedocenianego Dark Void. Strzelanina oparta o mechanizmy cover shooterów stworzona przez Earthrite Games opowiadała historię pilota Willa, który na wskutek awarii samolotu ląduje w samym centrum trójkąta bermudzkiego, prowadzącego do alternatywnego wymiaru, gdzie Ziemia została zaatakowana przez nieobliczalną, obcą rasę mechanicznych stworów. Zadaniem graczy było zatem po pierwsze odparcie kosmicznego najeźdźcy, a następnie próba powrotu głównego bohatera do swojej rzeczywistości, w czym pomóc miał zmieniający nieco utarte schematy walki plecak odrzutowy, dzięki któremu potyczki można było prowadzić nie tylko na Ziemi, ale i w powietrzu. Odejdźmy na chwilę od wartkiej akcji i dziesiątek tysięcy pocisków zalewających ekrany monitorów naszych komputerów na rzecz produkcji wymagających nieco większego wczucia się w rolę sterowanych bohaterów. Jedną z przyjemniejszych gier z sekcji RPG w tamtym okresie było Divinity 2 The Dragon Knight Saga, który łącząc w sobie podstawkę z dodatkiem oferował aż 180 questów do rozwiązania, na które przeznaczyć należało ponad 100 godzin zabawy. Dodatkowym wabikiem na graczy oddanych z serii studia Larian było również oparcie swojego projektu na zmodyfikowanym silniku Obliviona, który oferował nie tylko świetne widoczki, ale i całkiem zaawansowany system walki w czasie rzeczywistym. Szeregu dodatków i usprawnień w porównaniu do oryginału doczekał się również niezwykle popularny symulator średniowiecznego wojownika w postaci Mountain Blade Warband, który oferował tę samą otwartość i pełną swobodę w kształtowaniu losów prowadzonych przez graczy postaci, z tym że w zdecydowanie ładniejszej oprawie audiowizualnej oraz wzbogaconej w stosunku do oryginału z 2005 roku zawartości. Co ciekawe, Warbanda poza PC-tami możecie ograć również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a zwolennicy gierczenia na telefonach powinni być zadowoleni z możliwości przetestowania tegoż tytułu na Androidzie. Gracze z odrobinę większym stażem na pewno kojarzą serię Disciples, która z powodzeniem kontynuowała formułę cyklu Heroes of Might and Magic, zwracając na siebie uwagę nieco mroczniejszą oprawą graficzną oraz świetnym dubbingiem w przypadku dwójki. Lata później w 2009 roku wydano trzecią część popularnego cyklu, do którego następnie stworzono samodzielne rozszerzenie, które jeszcze później w wersji zremasterowanej wydano ponownie na Steamie w 2014 roku. Troszkę to skomplikowane, niemniej sama gra była naprawdę udanym przeniesieniem starej serii na przestrzeń trójwymiarowej grafiki i choć może nie zyskała szerszego pogłosu w branży, tak wciąż stanowi ciekawą alternatywę dla miłośników gatunku. Zolot will drown this world in blood.
No need to be dramatic. Surely there's a way to set this right. W zupełnie inne rejony niż dotychczas zawitała za to Lara Croft, która w spin-offie zatytułowanym Guardian of the Light zachwycała swoimi wdziękami na odrobinę mniejszą skalę niż zwykle, ponieważ jej atrakcyjną sylwetkę oglądaliśmy ze znacznie dalszej perspektywy z kamerą umiejscowioną w rzucie izometrycznym. Rozgrywka tejże produkcji również doczekała się kompletnej metamorfozy, ponieważ zamiast przygodówki z elementami zręcznościowymi otrzymaliśmy pełnoprawnego hack and slasha, którego dodatkowo mogliśmy pograć w trybie lokalnej kooperacji przy jednym komputerze. Pomysł ten zresztą spodobał się na tyle, że nie tylko otrzymał wysokie oceny wśród krytyki, ale i sprzedał się w ilości wystarczającej do stworzenia kontynuacji w postaci Temple of the Osiris. Greetings, Cal. You're so wise. Sektor hack and slashy w 2010 roku uzupełnił jeszcze humorystyczny i ciekawy stylistycznie devspunk pochodzący od twórcy serii The Monkey Island. Projekt Hothead Games opowiadał o przygodach tytułowego bohatera, który niczym archetypowy rycerz o szlachetnym sercu stawia czoła złu całego świata, choć akurat z różnym skutkiem i niekoniecznie pozytywnym dla ratowanych osób. Humorystyczny wydźwięk gry został zresztą podkreślony nie tylko przez postać samego protagonisty, ale i nazwy questów, które wykonuje, tudzież sam przebieg ich realizacji, natomiast niezwykle kolorowa i kreskówkowa wręcz grafika dopełniała całości jej wdzięku i uroku. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku Lary, również i w devspunk można było przejść całą grę w akompaniamencie drugiej osoby. Rozgrywka wieloosobowa, najlepiej przy jednym komputerze i w ramach oblegania jedynej klawiatury, to zdecydowanie domena Wormsów, który po różnych przebojach z próbą wplecenia w doskonale znaną formułę technologii grafiki trójwymiarowej postanowił wrócić do swojej pierwotnej postaci, za którą pokochały ją miliony graczy na całym świecie. Reloaded, znane również pod tytułem Worms 2 Armageddon, to unowocześniona kompilacja dwóch starszych odsłon morderczych robaków, które tłukły się niemiłosiernie na kolorowych mapach, używając do tego wymyślnych broni i zaskakujących technik pozbawienia życia. Warto zaznaczyć, że tytuł ten możecie obecnie zakupić dosłownie za grosze, ponieważ jego cena potrafi zejść nawet do wartości poniżej 5 zł. Sektor gier stylizowanych zakończymy dziś mocnym uderzeniem, ponieważ wyłącznie takie preferował główny bohater serii Shank, obijając facjaty swoich kolejnych przeciwników. Produkcja kanadyjskiego Cly Entertainment stanowiła rewelacyjny reboot side-scrollowych bijatyk typu beat'em up, zanim zaczęło to być modne, zachwycając płynną animacją, dziesiątkami różnych ciosów do wyprowadzenia oraz fajnie zaprojektowanymi przeciwnikami na jeszcze lepszych mapkach do zwiedzenia. Z ciekawostek nie należy zapominać, że sukces Shanka pozwolił najpierw na wyprodukowanie jego kolejnej części, a następnie otworzenie furtki do debiutu bestsellerowego survivalu Don't Starve. Sportówek jako takich dzisiaj nie będzie, ponieważ wypstrykałem się z nich w poprzednim odcinku, jednak zgodnie z tym, co pisaliście ostatnio w komentarzach, skoro wspomniałem już o Split Second, nie wypada pominąć świetnego Blura, który łączył w sobie mechaniki typowej zręcznościowej gry wyścigowej z elementami typowymi dla produkcji pokroju Mario Kart i pochodnych. Na trasie zatem, poza agresywnymi przeciwnikami i szalonymi zakrętami, czekały nas również wszelkie maści power-upy, za sprawą których można było zdemolować innego kierowcę, zdobyć turbo doładowanie lub też wyposażyć swoje auto w specjalną tarczę ochronną niwelującą ataki pozostałych kierowców. Tom Clancy's Hoax 2 przenosił z kolei zmagania maszyn na przestrzeń powietrzną, gdzie można było przetestować w boju nowoczesne myśliwce w ramach podniebnych bitew. Kontynuacja dobrze przyjętej gry Ubisoftu z 2009 roku była bardzo bezpieczna i oferowała z grubsza więcej tego samego co poprzednio, podkręcając delikatnie grafikę i dodając więcej ciekawych misji. Sama zabawa nie miała natomiast nic wspólnego z symulacją, prezentując typowo zręcznościowy model latania i poziom trudności, który automatycznie dostosowywał się do jego użytkownika. Hmm?
Na początku odcinka przedstawiłem wam cztery gry, które opierając się na znanych uniwersach, proponowały zupełnie nowe historie w ich obrębie. Czas zatem na kolejną zacną czwórkę, która bezpośrednio nawiązywała do swoich filmowych odpowiedników, albo adaptując znaną historię na przestrzeń gier komputerowych, albo też kontynuując w ten sposób wątki w niej zapoczątkowane. Lego Harry Potter lata 1-4, jak sam tytuł wskazuje, opowiadał o pierwszych czterech latach nauki najsłynniejszego czarodzieja w historii poprzez typową dla serii rozgrywkę oraz humorystyczne podejście do materiału źródłowego. Back to the Future to z kolei bezpośrednia kontynuacja kultowej trylogii Powrotu do przyszłości Roberta Zemeckisa, za sprawą której mogliśmy ponownie prześledzić losy szalonego doktora Emmeta Browna oraz jego młodego i sympatycznego przyjaciela Marty'ego McFly'a. Produkcja Telltale Games, podobnie jak późniejsze The Walking Dead, została wydana w ramach odrębnych epizodów, które można było zakupić oddzielnie, a obecnie ze względów licencyjnych całość można dostać już wyłącznie na kluczykowniach za około stówkę, co i tak wydaje się być rozsądną ceną, ponieważ produkcja ta zdecydowanie jest tego warta. W prezentowanym dziś okresie dość mocno zaszalał Disney, który w połowie roku wydał ekranizację animacji Pixara traktującej o ożywionych zabawkach z uniwersum Toy Story. W trzeciej odsłonie kultowej serii Woody i Buzz musieli zmierzyć się z trudnościami losu spowodowanymi porzuceniem ich przez dotychczasowego właściciela Andy'ego, który opuścił rodzinne miasto celem kontynuowania nauki na uniwersytecie. Gra poza odwzorowaniem wydarzeń mających miejsce w filmowym odpowiedniku nawiązywała również do drugiej części jej elektronicznej wersji w drodze trybu Toy Box, za sprawą którego gracze mogli eksplorować większe połacie terenu i wykonywać na nim zadania zlecane przez innych bohaterów znanych z animacji. Drugą z produkcji sygnowanych nazwiskiem amerykańskiego animatora był ciekawy projekt pod nazwą Tron Evolucja, funkcjonujący równolegle do filmu o podtytule Legacy, ale przedstawiający wydarzenia dziejące się przed tymi znanymi z ekranów kinowych. Co ciekawe, samo dziedzictwo w trakcie seansu również odnosiło się do samej gry, a jedno i drugie stanowiły kompleksową całość, która była niezbędna do pełnego zrozumienia powiązań fabularnych. Pod względem rozgrywki, odpowiedzialny za tytuł Propaganda Games postanowiła za to przenieść akcję w perspektywę widzianą zza pleców bohatera, a zabawa polegała na pokonywaniu kolejnych sekcji platformowych przeplatanych okazjonalną walką oraz wyzwaniami zręcznościowymi. Don't need any badges or government licenses to do what we do. Just need the right attitude. Do what you want, take what you want. Keep on moving, making deals, stirring things up. Grand Theft Auto Online, czyli bijący rekordy popularności tryb wieloosobowy do GTA V, funkcjonujący w środowisku graczy przeszło 10 lat, zadebiutował w 2013 roku, ale zanim do tego doszło, inni twórcy również próbowali przenieść formułę zmagań wielu graczy na przestrzeni ogromnej metropolii w ramach masowego MMO. All Points Bulletin, pomimo obiecujących zapowiedzi, początkowo niestety nie dowiozło technicznie, zaliczając spektakularną wpadkę i bankrutując niedługo po premierze, a następnie zostało wskrzeszone w formie APB Reloaded, funkcjonującej w formie free-to-play do dziś. Ten sam silnik, którego wykorzystano przy produkcji APB, napędzał również klona modułu sieciowego Call of Duty w postaci Blacklight Tango Down, które poza bezpośrednimi potyczkami pomiędzy entuzjastami strzelania umożliwiało również wspólne strzelanie do botów w ramach trybu kooperacji. Strzelanka ta została bardzo ciepło przyjęta, w szczególności przez graczy konsolowych, a dwa lata później doczekała się również całkiem sprawnej kontynuacji w postaci Blacklight Retribution, w którą obecnie wciąż można pograć na platformie PlayStation 4. Miłośnicy klimatów dzikiego zachodu mogli zaś sięgnąć po nieco mniej znane i wydaje mi się, że troszeczkę niedoceniane Lethal Gold, od znanego głównie z Warhammera Vermintide Fat Shark. Gra pozwalała swoim nabywcom na wzajemne potyczki na niewielkich mapach lub też wspólną walkę przeciwko botom w trybie kooperacji, a wszystko to opatrzono całkiem ładną i przejrzystą oprawą graficzną, którą wygenerował znany z omawianych przeze mnie wcześniej produkcji Green, takich jak Wanted czy Bionic Commando silnik Diesel. W tamtych czasach w sektorze multi ciężko było zresztą przebić się jakiemukolwiek nowemu pomysłowi, ponieważ rynek był już mocno nasycony choćby takimi rewelacjami jak World of Warcraft, który dzięki Cataclysm jeszcze bardziej podkręcił tempo rozwoju MMORPG Blizzarda. Trzecie rozszerzenie WoWa wprowadzało szereg zmian, takich jak degradacja części obszarów znanych dotychczas przy wprowadzeniu kilku nowych, dodatkowe dwie rasy, zwiększenie maksymalnego poziomu postaci do 85 levela oraz dziesiątki nieznanych do
dotąd questów do rozwiązania. Sukces League of Legends, bazujący na popularnej docie, doprowadził do sytuacji, w której niemal każde studio na świecie chciało mieć swoją własną mobę. Nie inaczej było z ekipą S2 Games, która w maju 2010 roku wypuściła na światło dzienne Heroes of Neverwinter, stanowiącego przez lata jednego z największych konkurentów produkcji Riot Games. Niestety, pomimo wysokiej jakości produktu amerykańskiego dewelopera, był on dość drogi i dopiero po jakimś czasie przeszedł na model free-to-play, żeby ostatecznie wszystkie serwery zamknięto w czerwcu ubiegłego roku. Make no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail, it's about time. Wróćmy ponownie do Blizzarda, ponieważ poza dodatkiem do World of Warcraft, amerykańska zamieć przygotowała jeszcze jedną z najważniejszych premier w sektorze strategii RTS. Mowa oczywiście o StarCraft 2 Wings of Liberty, która przedstawiała jedną z trzech kampanii planowanej trylogii, koncentrując się na rasie Terran. Oczywiście poza filmową wręcz kampanią single player, produkcja ta mogła poszczycić się esportową historią, ponieważ StarCraft od zawsze królował w sektorze multiplayer. Pod względem technicznym zaś jedynym słowem zdolnym podsumować całość wodotrysków wylewających się wręcz z ekranu był po prostu rozmach. Słowo to zresztą idealnie pasowało również do wielkości starć i ilości jednostek znajdujących się jednocześnie na ekranie podczas dowodzenia potężnymi armiami w Napoleon Total War. Pozycja ta, pomimo tego, że nie wprowadzała większych rewolucji w schematach zabawy, jak chociażby poprzedzające je Empire, wciąż stanowiła doskonałe danie dla wszystkich miłośników strategii, a zwłaszcza tych lubujących się w okresie historycznym przełomu XIX i XX wieku. Zdecydowanie większy nacisk na elementy ekonomii, aniżeli walki jako takiej, postawiono natomiast w siódmej odsłonie wieloletniej marki Settlers, którą od samego początku sięgającego roku 93 rozwijało jedno i to samo studio Blue Byte. W siódemce, podobnie zresztą jak w większości pozostałych części cyklu, chodziło w gruncie rzeczy o to samo, czyli o doprowadzenie tytułowych osadników do stworzenia największej, najlepiej i najrozsądniej zarządzanej społeczności w okolicy, przy czym gracze mogli samodzielnie wybierać ścieżkę rozwoju pomiędzy drogą handlową, militarną lub też nowymi technologiami. Ostatnią grą na dziś będzie rewelacyjna Cywilizacja 5, która swego czasu była nawet rozdawana na Epic Store za darmo. Przy tworzeniu piątki twórcom z Firaxis Games towarzyszyła idea stworzenia jak najbardziej przejrzystego i przyjaznego użytkownikowi interfejsu, za sprawą którego każdy mógł wskoczyć w wir zmagań politycznych na mapie i bez problemu ogarnąć, co się właściwie dzieje. Oczywiście ulepszono również oprawę graficzną i przemodelowano system potyczek, nie zapominając również o skomplikowanym systemie tworzenia relacji dyplomatycznych, sprawiając, że ta taktyczna strategia stała się jedną z najlepiej ocenianych gier 2010 roku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugi odcinek najlepszych moim zdaniem gier z 2010 roku na pecetach. Na koniec przypominam wam jeszcze raz o naszym małym giveawayu, w którym wygrać można jeden z 9 kluczy do Deadliest Catch the Game. Tymczasem ja żegnam się z wami i zapraszam was do oglądania pozostałych materiałów na kanale. Na razie.